Dobry wieczór, moi widzowie. Witam was serdecznie w live'ie kolejnym próbnym, tym razem po zmianie pewnych podzespołów, które mam nadzieję tym razem pomogą w przeprowadzeniu live'u. Live próbny, aby wszystko przetestować. Witam was serdecznie, witam. Pierwszy był Sławomir Zalega. Cześć Sławku. QR7, Patrol. Maciej Trepczyk, dzięki za wsparcie kanału Underground Passion, wasze zdrowie. Co prawda przy herbacie, ale wasze zdrowie. Dobra, pytanie. Przede wszystkim, jak mnie słychać? Pierwsze pytanie, jak mnie słychać? Jest ok. Słychać mnie ok, tak? Dobra, jest dobrze. Drugie pytanie. Powiedzcie mi, w tle działa sobie Webasto, który ogrzewa tutaj wszystko. Czy nie za bardzo furczy te Webasto? Jest dobrze, dokładnie. Po niemiecki bunkier. A teraz powiedzcie mi, jak jest z obrazem? Czy obraz się poprawił, czy dalej wam klatkuje, mrzy i tak dalej? Jest ok. Dobra. Powiem wam, moi drodzy widzowie, dziś pierwszy raz chciałbym popsuć live'a. Jak zawsze nie chciałem tego live'a popsuć, to dziś bardzo chciałbym go popsuć. Chciałbym go popsuć, żebym wiedział, co się popsuło. Będę sobie tutaj klikał różne rzeczy. Najpierw poczekam. MC Servus. Siema, siema MC. Witam cię serdecznie. Zobaczę, co tam jest grane. Zaraz wam powiem, co było winą. Prawdopodobnie winą tego, że te live'y ostatnio padały. Patera, pa kamera, sapera. I ta wiedza przyda wam się, i to nie tylko chodzi dla wszystkich tych, którzy streamują, ale dla wszystkich tych, którzy używają jakichkolwiek urządzeń elektronicznych, które potrzebują jakichś kabli i innych rzeczy. Bo ja mam trochę ciekawostek o tym. Bardzo dziękuję wam za te gratulacje, za 100 koła subów. No, bardzo się cieszę. Mam pytanie do was, moi drodzy widzowie, bo jesteście subskrybentami kanału Underground Passion. Czy ktoś z was dziś nie dostał powiadomienia o dzisiejszym filmie? Dobra. Pobawmy się tutaj w naciskanie guzików. Co tu można popsuć? Pierwsza sprawa. Pyk. Aha, to nie tu. Już chciałem popsuć. Tutaj bym tego nie zrypał. A właśnie, jest po 22. To w sumie lekko przeklinać można, tak? Nie, nie można. Można w lesie, jak się człowiek piźnie łopatą w palec. Paweł Kurek, 88. Tak jest, tu jest Ryngra w Gromu. Czekajcie, czekajcie. Dostałem w prezencie. Chudy, pozdro. Trochę rwie. Coś zaczęło przycinać. Bardzo was proszę, obniżcie lekko możliwości transmisji tego, właściwości obrazu na YouTubie. Dobra, ale jak mówicie, że klatkuje, no to może klatkować jak tam... Nie, no na razie patrzę, jak jest przesył danych Elona Muska. Czekajcie. Tomy Paszyn, witam serdecznie. Dobrze. To poczekajcie. To ja mogę zrobić tak. Ktoś napisał, że stajenka lepsza. Wszystko ma swój klimat. Wszystko ma swój klimat. W stajence był problem z dymem, z wiatrem. Tu jest trochę inny klimat. Tu mogę się przygotować do innych rzeczy. Ale w stajence również będą live'y. Albo więcej na dziko będzie. Ale pod jednym warunkiem, że ja w końcu opanuję ten wojskowy komputer, do tego kamerkę i wszystko w ten sposób, że gdzie się nie pojawię, tam będę mógł wam streamować i robić jakieś fajne live'y z jakąś ciekawą treścią. Jak widzicie, ostatnie live'y wszystko padało, non-stop coś się działo. No. Dobra, pierwszą próbę zrobimy, ale to akurat przez telefon. Pierwsza
próba przez telefon. I to mogę zrobić tak. Pierwsza próba tutaj czegoś popsucia. Lecimy tutaj. Najpierw sobie posta wrzucę na grupę. Dobrze, jest post na grupie. Zobaczymy, co się tutaj stanie i zaraz sobie tutaj będę naciskał po kolei. Dobrze. Już do Was wracam, moi drodzy widzowie. Dajcie mi sekundę, muszę... Dobra. Wszystko gra. Jest dźwięk, jest gitara. Trochę rwie głos obrazem. Może tak być. Muszę jeszcze tam parę rzeczy poogarniać. Czekajcie. Jeżeli coś biorę z biurka i nic się tu nie wyłączyło, znaczy, że jest dobrze. No tak. Już wiem, jak jest, co tu muszę zrobić. Pierwsza rzecz. Siema Zeus, witam Cię serdecznie. Sobie muszę tak napisać, co ja mam tutaj do zrobienia. Głośnik. Aby podpiąć głośnik, jak będę Wam chciał jakąś fajną muzę zapodać albo coś o muzyce pogadać. Bo zapewne każdy z Was lubi jakiś klimat muzyki. Każdy zna jakieś ciekawe kapele i mógłby się podzielić linkiem. Więc kiedyś jakimś późnym wieczorem, może jakieś takie live'y nocne byśmy zrobili. Dajcie tutaj... napiszcie ja, moi drodzy widzowie, kto z Was często tutaj nocami przesiaduje, ogląda live'y w nocą, tak po 22 wpada na live, albo przede wszystkim, przepraszam, miałem na myśli pracuje od 22 po nocach, albo przede wszystkim jest z zagranicy, z drugiej części świata, że tak powiem. To dokładnie, jak Buda z Robura to wygląda, ale to nie jest Buda z Robura. Czekajcie, czekajcie. Ja muszę to wszystko na tyle opanować, robienie tych live'ów Wam, że jak będę chciał się z kimś połączyć, porozmawiać z Janną z Polskiego Związku Eksploratorów, z Jackiem, prezesem Polskiego Związku, czy z Pawłem lub innymi osobami, że będę miał to wszystko na tyle opanowane. Ale ja nie mogę takich live'ów robić tematycznych, bardzo ciekawych, kiedy mi się to wszystko tu zacina. Coś non-stop się dzieje. Nie opanowałem jeszcze tego OBS-a, sam się tego uczę. No. Sporo jest ludzi nocnych Marków. Ale mam wszystko podrapane, palce poobijane. Ciężka robota, to się człowiek cały nakaleczy. Grzegorz Białek, zimny Z1. Witam i dziękuję za wsparcie kanału Underground Passion. To białe z Midland Metal Detecting Group Tarku również. Ależ tu jest ludzi, się zrobiło. No, Chicago nawet jest. Ale widzę, że nie ma takiego problemu, jaki był wczoraj na live, że przede wszystkim coś działo się z obrazem, że bardzo mocny był taki, żył ten obraz i on skakał, nie? Jest wszystko ok w tej chwili. Marcino, pozdrawiam Was również z Sylwestra. Dobra. Dobra, dobra. Już widzę. Ja sobie... Pozwólcie, moi drodzy widzowie, że ciekawe pytania, które tutaj zadajecie, na nich w tej chwili Wam nie odpowiem, ale ja się do nich przygotuję i zrobię w takim razie na dniach ciekawego live'a. Pod warunkiem, że ten live... Jeżeli chodzi o jakość i całe te technikalia, które tu podłączyłem, będzie to dobre. Dobra, co z ustawą? Bo widzę, bo to jest bardzo ważne pytanie. Co z ustawą? Pytanie numer jeden. Dobra, tam było jakieś sonda do snajperka do wersy. Już kilkukrotnie padło. Sonda. Snipper. Do wersy. Już piszemy. Dobra. Tak, właśnie te live'y najbardziej jakieś techniczne, z jakąś ciekawą treścią dla Was chciałbym dokładnie robić w piątki. Dziś czwartek.
późną porą. Zrobiłem tego live'a takiego bardzo, bardzo, że tak powiem, próbnego. Mam GoPro 9, mam GoPro 10 i 12. I ten live leci w tej chwili na GoPro 12. Dobra, czy każdy z Was w tej chwili ma dźwięk z obrazem niesynchronizowany? Jak to tam u Was wygląda w tej chwili na podglądzie? Zmniejszy trochę, nie wiem na jaką maksymalną rozdzielczość można w tej chwili w YouTubie tą wrzucić. Tą moją transmisję. Jest ok, jest elegancko. I teraz niestety, moi drodzy widzowie, nie wiem w jaki sposób i co jest spowodowane tym, że u Was, u części z Was delikatnie nie współgra obraz z moją mową, która się spóźnia, a u innych jest ok. Cześć Piotrze, witam Cię, Piotr Błoński. Jeżeli Extreme Baitboat napisał 720, chodzi płynnie, jak komuś tnie, znaczy, że łącze mu nie wyrabia, dźwięk się rozjeżdża. Artur, czy pijesz w nocy yerbę? No jeżeli coś akurat robię, nie, najczęściej jak jestem w trasie, jadę samochodem na długą, zwłaszcza trasę, muszę być mocno skoncentrowany, słucham jeszcze jakichś podcastów, jakichś książek, no to walę yerbę. Walę yerbę najczęściej z guaraną taką. Ale po takiej ciężkiej podróży, takiej, nie wiem, wielogodzinnej, jak człowiek jest taki zbudowany, lubię przyjechać do domu, puścić fajną muzykę, nalać sobie jakiegoś delikatnie łyskacza albo jakieś bardzo dobre piwo, jakiegoś portera sobie strzelić i spać. Co sądzę o Adama Sikorskiego? No, Adam Sikorski się rozkręca i trzymam za niego kciuki i życzę mu, żeby to naprawdę fajnie ruszyło z jednej prostej przyczyny. Adam Sikorski, człowiek o wielu pasjach, bardzo ciekawa postać, ma naprawdę bardzo dużo do powiedzenia i nie jeden materiał chciałby ubogacić i powiedzieć w taki sposób, jak to czuje. Jako on, jako ta osoba, która to prowadzi, chciałby przekazać z tą historią, która była z tym związana. A telewizja rządzi się swoimi prawami, reżyser i tak dalej, no tam człowiek jest skazany na zrobienie tego, jak ktoś komuś każe. Tu Adam jest całkowicie wolny, może rozwinąć skrzydła i chciałbym zobaczyć te odcinki Adama w taki sposób właśnie, jaki Adam to czuje, jaki on chciałby Wam to przekazać. Także no, mam nadzieję, że niedługo z Adamem się zobaczymy wspólnie. Ciekawy jestem, jakiego audiobooka teraz słuchasz. Akurat teraz sobie puściłem Cywilizację Słowian. Tak, na próbę. Bardzo ciekawe. Bardzo, że tak powiem, długi audiobook. Czekajcie, czekajcie. Super, ja oglądam w 720p, bo tyle mogę ustawić na Twoim live, a mam łącze 1 giga. No to Grzegorz jakiś tam i co w związku z tym? Czy coś się dzieje z obrazem u Ciebie? Czy zrobię film? No ja zalegam Wam z filmem do wersji z Atrexem, natomiast parę rzeczy jeszcze się musi wydarzyć. Ja tam z Arkiem teraz takie parę testów jeszcze cały czas robię. Nie jest to takie proste i takie na już, bo wymaga to przede wszystkim raz pracy zdalnej, a dwa potem naszego spotkania, bo chciałbym bardzo, żeby ten materiał był wspólny. Gruzińskie wino Super Bukiet. Ciekawie, ciekawie brzmi. Z jakiej aplikacji korzystasz do słuchania audiobooków? Ogólnie z audioteki, mam tam te konto i sobie tam na audiotece najczęściej te audiobooki zapuszczam. Aha, to chodzi o to, że mu maksymalnie 720 przy 1 giga, tak? Dobrze.
Kiedy będzie w sklepie Quest X10 Pro z pointerem? Wiesz co, możesz do mnie na sklepie Underground Passion po prostu maila napisać, jak się produkt pojawi, abyś go miał zaklepany. Czy gram w WOTA jeszcze? No hopie, dyć! No, bardzo dużo tam tnę, ale to bardziej dla całkowitego wyluzowania. Podejrzewam, że wielu graczy w WOTA, jak mnie spotka gdzieś podczas gry, to robią tak. Gra przegrana. Saper będzie po krzoka jeździł. Ja tam jestem ten artykiler. Uwielbiam rozwalać artylerię. Gdzieś tam z tyłu zajechać za węgło, schować się i tam filować na tych ludzi z tyłu. A jak jest możliwość, to same te tłuste artylerie, jakieś ciężkie działa samobieżne, będę kulkami rozwalać. Czy poszukiwałem kiedyś w okolicach Secemina czy Włoszczowy? Tomasz Wiśniewski zapytał. Nie poszukiwałem. Kiedyś tam, dawno temu, natomiast tam tematy partyzanckie są mocne. Napisał kolega, Mr. Ryl. To dowej Pluton, synek, trochę cię podszkola. Myślisz, że jakbyś ze mną WOTA zagrał, to byś potem napisał oficjalnie. Nigdy więcej z Saperem nie gram WOTA. I wy też tego nie róbcie. Czekajcie. Ja trafiłem na trylogię Parabellum Remigiusza Mroza. Świetna książka osadzona w realiach na początku wojny, Piotr Jabłoński. Ciekawe, muszę się zapoznać. Ja w tej chwili czytam książkę. Kajo dał ta kniga. Jaka ona jest? Pamiętniki i medytacje Wilniewczyca, konstruktora słynnego pistoletu Wis. Coś niesamowitego. To się tak niesamowite... Pamiętniki spisywane, że tak powiem, dzień po dniu, przed i podczas wybuchu wojny. Na obraz tego człowieka, słowami, jakich wtedy się używano, jakich wtedy go używano. Bardzo dużo takich słów mi jest bliskich ze starych polskich filmów, jak na przykład, nie wiem, a zresztą też gdzieś tam się przy czytaniu innych książek kojarzycie. Kiszka w aucie pękła i te inne zwroty. Nie wiedziałem, że na żołnierzy, którzy na rosyjskich żołnierzy chodzących w tych szpicatych czapkach przed wojną mówiono czubariki, od tego czuba. Tego nie wiedziałem. Posprawdzałem rzeczywiście. Czy będą jeszcze poszukiwania stalagu w Łambinowicach? Jakub, tak, będą, jest, szykuje się akcja, chcę do chłopaków pojechać, mam nadzieję, że tym razem kamery nie zgubię. A taki materiał nagrałem! Ciekawe, gdzie ten materiał jest. Czy ktoś tę kamerę znalazł z tym materiałem? Czy to gdzieś tam leży w lesie? No i ten, i a propos jeszcze tej książki, czytam te pamiętniki, bo one zostały odnalezione, tam chyba, nie wiem, jego córka to znalazła schowane. Wyobraźcie sobie, że ten człowiek wszystko pisał, praktycznie z każdym nazwiskiem. No, było to niewyobrażalnie w teorii, no nie wiem, no, nieodpowiedzialne, bardzo jakby mógł narobić wielu ludziom strasznych przykrości, aby ktoś te archiwum znalazł jeszcze wtedy podczas wojny, zwłaszcza jak on tam AK pomagał. On to wszystko spisywał dzień po dniu i skrzętnie chował i te pamiętniki zostały znalezione. Ale jak się to czyta, jak oni uciekali, jak wybuchła wojna 1 września, on jako ten inżynier uciekał na wschód, no bo to wiadomo, wszyscy przed Niemcem na wschód, a potem 17 września i część ludzi nie wiedziała, tak? Jedni z ruskim woleli zostać, a inni stwierdzili, że jednak nie, oni tam do bolszewika to jak najdalej wolą jednak pod Niemcem i wracali do tej na zachód. Na początku jechali samochodem, stając swoim Majdanem, troszkę zamożni ludzie, a potem wracali bez niczego. Bardzo dziękuję, Janek K. O, Bogdan Stelmaszczyk. Arturze, moja pasja to polska kryptologia i dwudziestolecie międzywojenne. Bogdanie, no kryptologia to jest w ogóle niesamowity temat. Szyfry, a zresztą. Czekajcie, w takich... No to, nie, no moi drodzy widzowie, no to powinniście zobaczyć... się przemóc i zobaczyć serial Pogranicze w ogniu.
teraz po tej rekonstrukcji cyfrowej. Co za serial. Pogranicze w ogniu, śmietanka aktorska, aktorów, których znacie, Lubaszenko, Pazura, jak i wielu, wielu innych, w niesamowitym serialu szpiegowskim. Kurde, ten serial naprawdę jest dobry. To jest naprawdę dobry i mocny serial. Pogranicze w ogniu, ale właśnie zwłaszcza po tej rekonstrukcji cyfrowej. Fajnie, trochę takiej lekko tej historii można liznąć, o co w tym wszystkim chodziło, jak Polacy z Niemcami, że tak powiem, walczyli poprzez pryzmat wywiadu, kontrwywiadu, sztuczek, klifów, jakie się stosowało. Czy planuję kiedyś nagrać materiał z Wywły? Ależ bym tam chciał poszukać. Jak ja bym chciał pod Wywłą poszukać, tam w rejonie Szczekocin, czyli 1794 rok, Kościuszko. I jedna z bitew, no, najciekawszych. Czy zamierzam wrócić do Czerna? Tak, w tym roku zamierzam wrócić do Czerna. W tym roku chyba, no nie wiem, no muszę wam ten materiał nagrać o skarbie. Z Czerna muszę wam... muszę wam przede wszystkim nagrać dla mnie najważniejszy materiał, który gdzieś kiszę i nie wiem, jak się do niego zabrać, nie wiem, jak to zbudować, o moim pierwszym skarbie, który trafiłem w srebrze i w złocie jako małolat, bardzo grubym skarbie, historycznie bardzo mocnym. Muszę to wszystko opowiedzieć, żeby ta historia nigdzie się nie zagubiła, żeby to było przekazane w taki sposób, jak się to wydarzyło. A, dziękuję za ten film. Chodzi o ten filmik z tymi... z dzisiejszy, tak? Z tym średniowieczem. Czy kojarzę bitwę pod Staszowem? Nie bardzo. Tak, w tej chwili mam podłączoną GoPro 12. GoPro 12 i co? I mam boje, jeżeli chodzi o takie mikrofony krawatowe. Jeden jest tutaj. Tu. A drugi... tu. O, ten... ten działa i ten popsułem. Wiedziałem. Dobra, ale ja to muszę psuć, żeby wiedzieć, że to będzie trzeba tu jakąś... O, dobra. Coś mi burcy w brzuchu. Muszę ten, jakiś stolik sobie tu zrobić rozkładany do takiej jednej z listew przymocować, jakiś fajny stolik. Muszę pomyśleć o jakichś szynach takich z rolkami, żeby też łóżko zrobić sobie takie składane. I stolik taki fajny będzie do klepnięcia. Czekajcie, sprawdźmy, co tu się dzieje. Listę moich audiobooków, których... lista audiobooków. No dobra, to wam też to zrobię. Takie audiobooki na wieczór czy w trasę, no jest coś takiego, albo na przykład audiobooki, które, no jak to się mówi, podnoszą na duchu. Są takie dni, kiedy człowiek jest po prostu tak umordowany, tak psychicznie, fizycznie potrzebuje jakiegoś, to się mówi, bodźca zewnętrznego, żeby się rozruszać. Często audiobooki, a zwłaszcza biograficzne, opowiadające historie ludzi, którzy naprawdę mieli źle, potrafią zmotywować. Człowiek wtedy sobie zdaje sprawę, jak ci ludzie, ile by dali za to, aby mieć dokładnie tak, jak my w tej chwili, kiedy odczuwamy, że nam się wydaje, że nam jest źle. Ktoś z Piekor mnie pozdrawiał. Mr. Ryl mnie pozdrawia. To ja też pozdrawiam. Czy taki aluminiowy bunkier może niekorzystnie wpłynąć na zdrowie? Nie wiem, w jakim sensie. No to jest bunkier, który w ogóle... on jest przede wszystkim też odseparowany, nie wiem, czy to dobrze nazwę, siatką Faradaya. Nawet w drzwiach są uszczelki z takiej siateczki, jeżeli chodzi o takie promywanie elektromagnetyczne, jakieś fale, właściwie fale różnego rodzaju radiowych, to jest zminimalizowane. Myśmy tu kiedyś z Rutusem testowali detektory, jeżeli chodzi o czystość działania, to ono naprawdę można się fajnie odseparować od źródeł zewnętrznych.
Jest to buda aluminiowa, tu nie chodzi o to, żeby testować detektor pod kątem zasięgu i tak dalej, ale możliwości pewnych czułości wyciągania w górę i wtedy wiem, co te dźwięki skrzeczące, które się pojawiają przy wysokich czułościach, czy one są z zewnątrz, z jakiejś linii, czy one pochodzą z samego detektora i w takich pomieszczeniach, chociaż one jest małe, się testuje. No, wielkie firmy to, nie wiem, chyba widzieliście zdjęcia, jak wyglądają takie miejsca do testowania detektorów, w takich miejscach, w których się tworzy ciszę elektromagnetyczną. Acid, bardzo dziękuję za wsparcie kanału Underground Passion. Dzięki. Tak naprawdę dzisiaj chciałem robić Wam materiał o tych mundurach po konserwacji, ale jeszcze ich nie odebrałem, więc nie mogę Wam spalić tutaj jeszcze tematu. Muszę to wszystko fajnie przygotować. Dariusz zapytał z Chabowski, czy będę na zlocie PZF cisnąć. Ciężko mi powiedzieć. A ta przejściówka do mikrofonu zewnętrznego do GoPro ci nie trzeszczy na wietrze? Każdy rodzaj mikrofonu, tyle kasy, a możemy zlokalizować. Aha, a nie możemy zlokalizować problemu. Nie wiem o co chodzi. Norbert Sieradzan. Wspomniałeś w ostatnim filmie, że musisz nanieść koordynaty znalezionych grotów na mapę i wydrukować z jakiego programu korzystasz. Nie, albo najczęściej Locus Map Pro, ale idę sobie teraz na łatwiznę, posiadając tego Feniksa zegarek. Włączam po prostu lokalizację, mapę i kolorową mapę, widzę gdzie jestem. Naciskam guzik, widzę koordynaty, kładę na ręce Fanta i robię zdjęcie zegarka z koordynatami i Fanta. A jeszcze lepiej, jak na przykład jest miejsce na tyle charakterystyczne, że tam, nie wiem, z 2-3 metry jakieś konkretne jestem w stanie punkt znaleźć na lidarze, no to potem jeszcze na lidarze fajnie to można oznaczyć, bo przeglądając geoportal widzicie koordynaty również. Hanas. Cześć Hanas. Dzięki za wsparcie kanału Underground Passion. Nie, dostałem od żołnierza. Dziś herbata leci. Czekajcie. Zamknięcie się w klatce Faradaya z telefonem komórkowym, z transmisją bezprzewodową, na pewno dłuższą metę nie pomoże. Może nie pomóc. Poczekajcie. Dobra, robimy kolejny test. Powiedzcie mi teraz, moi drodzy widzowie, po tym czasie, jak jest z dźwiękiem? Czy coś się z dźwiękiem zmieniło, czy jest ok? Jeżeli piszecie, że jest ok, to znaczy będę wiedział, że dźwięk jest taki, jaki był, że jest wszystko ok. Że ok. Teraz zobaczmy, co tu się dzieje. Co będziecie mi pisać? Czy robię jakieś nalewki z wiosennych dobrodziejstw? No, prawie codziennie pokrzywa wskakuje z rana do blendera i surową pokrzywę. Dobra, czyli dźwięk jest ok. Dobra, i teraz tak, robię pierwsze zabawy z kamerą. Dotykam tego, co ostatnio popsułem. Uwaga! Ostatnio nacisnąłem to. Zrobiłem tak. O! I to jeszcze widzieliście taki obraz. I teraz jak z tego obrazu Wam uciekłem, oskołę też bardzo, cały czas ściągałem oskołę z drzewa, z brzozy. I teraz jak wrócę, jak wróciłem na ostatnim live'ie, to się skończył live. Uwaga, czy teraz się wszystko naprawiło. Pyk, uwaga. Czy ja tu jestem? Czy już mnie nie ma? Czy się kamera zwiesiła? Obraz oddalony. I po oddaleniu obrazu, moi drodzy widzowie, czy ja już jestem z powrotem u Was i wszystko jest ok?
Jest okej. Pięknie. To już wam wiem, co się stało. Janek K. Najmocniej ci, Janku, dziękuję. I ja ciebie, Janku, gorąco pozdrawiam. Dobra. To już wam tłumaczę, co się rypło prawdopodobnie. Tak to jest. Patrzcie teraz. Taki dupny kabel, że się specjalnie kupił do live'ów na USB. Widzicie, jak on jest gruby w ogóle? Ten kabel jest po prostu dziadowski. Oprócz tego, że bardzo dużo kosztował, jest to jakaś lipa totalna. Jakaś, podejrzewam, lipa. Albo nie jest lipa, a lipą jest to, że on tu ma przejściówkę. I ta dodatkowa przejściówka jeszcze mogła rąbać łącze. Kabel jest niby 100-watowy. No bardzo mocnych... nie wiem, jest jakiś tutaj znaczek 20, jeżeli chodzi o prędkość. I na tym kablu cały czas te live padały. Kurde, dałem za niego masę pieniędzy za ten kabel. I byłem pewny, że to już w ogóle... Bo wiadomo, kabel musi być odpowiedni. I te live non stop padały. I co? I kupiłem kabel na stronie oficjalnego dystrybutora GoPro. Co prawda byłem pewny, że to są kable jakieś dedykowane GoPro. I przyszły mi kable firmy, to wam powiem, bo wam się może ta wiedza przyda, Basesus. I zdziwiło mnie to o tyle, że ja tych Basesusów, dokładnie, Basesus. I zdziwiło mnie to o tyle, że ja tych Basesusów ostatnio kupiłem dość dużo. I na nich live'y mi nie szły. Ale zobaczyłem, że te, które ja kupiłem, były czarne, po prostu czarne. A ten, który tutaj niby był do GoPro przez oficjalnego dystrybutora polecany, ma czerwone końcówki. Niby tam 100 W i jakiś mocny transfer. No i teraz tak, jak widzicie, i te kable kosztowały, nie wiem, 4 dychy ten Basesus czerwony. No i... Patera, wszystko działa, dotykam tutaj kamery, zmieniam, że tak powiem, kadr, zoom i wszystko chodzi, nie? Nie ma jakiegoś problemu wielkiego. Ale nie będę wam gadał, ale ja za ten kabel grubo zapłaciłem. Grubo za gruby kabel. No i co? I lipa jakaś. I on mi się po prostu wyłączał z łącza takiego z webcamu, z aplikacji do przesyłania obrazu. On mi się przełączał cały czas, ta kamera wpadała mi w tryb takiego zwykłego ładowania. Czyli zacząłem tak, zgadałem też, dzięki moi drodzy widzowie za też pomysł, że to może być wina kabla. I pierwszy problem właśnie rozwiązał kabel, wymiana kabla. No, a teraz wam powiem ciekawostkę a propos kabli, bo jakby zrozumiałem ten problem z pewnego wydarzenia kiedyś. Jak świadczyłem usługi dla archeologii, moja firma się nazywa jeszcze do dziś Prospekcja, robiłem takie kompleksowe poszukiwania, czyli wpadałem z ekipą, miałem swoich zaufanych ludzi do poszukiwań dla archeologów, miałem ludzi od geodetów z tachimetrami, z całymi urządzeniami i robiłem kompleksowo. Wpadałem, jedną osobę miałem, która... Każdy, jak ktoś znalazł, wbijał w miejsce znalezienia na takim z woreczkiem. Była osoba, która chodziła, wypisywała metryczki z lustrem. Był człowiek, który miał tachimetr i wszystko była piękna planigrafia tego robiona. Przy okazji, jak to robiłem, to też archeolodzy mnie prosili o jakieś takie usługi, zrobienie jakiejś tam, na przykład mapki warstwicowej jakiegoś grodziska czy czegoś. No i tam i robiliśmy takie rzeczy. I teraz ciekawostka. Przyjechał kiedyś do mnie kumpel i był ze mną. Robiliśmy w dwójkę. Pomagałem mu szybko zrobić taką mapę warstwicową, tak, i tam góreczki, nie? Zrobiliśmy to tachimetrem, strzeliśmy tą mapę warstwicową, przyszliśmy do bazy, odpaliliśmy, przetransferowaliśmy ten plik do komputera, włączyliśmy tam w tym specjalnym programie podgląd.
No i powiem wam, szok. Jakaś nie to miejsce w ogóle wyszło. Zupełnie inne miejsce. No i widać, że gdzieś tam poniekąd się jakby to zgadza, ale to ta mapa przedstawia inny obraz. I skąd ten problem? I nie mogliśmy dojść do ładu składu. I powiem wam, rano mieliśmy to oddać archeologowi, bo obiecaliśmy mu zrobić taką szybką przysługę, taką usługę. Kurde, ale ta mapa strasznie lipna była w stosunku do tego obrazu terenu, jaki był tam, gdzie robiliśmy. I nagle kumpel siedzi, mówi: Saper, zobacz, nie uwierzysz. Cały plik danych przetransferowany został ukrócony i cyfry na końcu tego pliku zostały wszystkie uśrednione do zera. Z tych koordynatów tego wszystkiego. Same końcówki były do zera chyba wyrównane. Okazało się, że to była wina kabla. Że poprzez transfer na złym kablu do takiego czegoś doszło. Kolega poszedł do samochodu, przyniósł oryginalny kabel do tego urządzenia, stransferował to jeszcze raz, wgraliśmy do obraz, no i obraz się zgadzał. Dokładnie, to był ten obraz tego miejsca stworzony, w którym byliśmy. I teraz największa ciekawostka w tym wszystkim. Wyobraźcie sobie, że wiele firm działa w taki sposób, że wysyła pracownika w teren, ten tam coś robi i transferuje to do komputera i wysyła potem na przykład internetem do szefa, który się na tym zna i on to obrabia w programie, robi gotową mapkę i ta mapka jest sprzedawana. I jak ktoś nie robi tego w terenie, to nie widzi błędu, który może się wydarzyć. I to dotyczy tego samego, z czym ja się często borykałem w archeologii, że wiele firm świadczących usługi geofizyczne, czyli tam georadarami, magnetometrami i tak dalej, wysyłało swoich pracowników, którzy jak się okazywało nie zawsze czaili bazę a propos tych urządzeń, skanowali, robili prospekcję tam terenu za pomocą właśnie jakiegoś tam magnetometru, georadaru, grawimetru, każdego jak się innych urządzeń i te dane oni ich nie obrabiali, tylko wysyłali szefowi, który robił mapy gotowe i dopiero one były sprzedawane. I byłem świadkiem wielokrotnie, jak osoby, które wykonywały takie usługi, nie miały zielonego pojęcia o tych urządzeniach. One były po prostu przez szefa wyszkolone, że to podłącz tu, do tego, przejdź w taki sposób, zgraj te dane i mi to wyślij. Ci ludzie nie wiedzieli, jak działają te urządzenia, w jaki sposób robią błędy katastrofalne, na przykład na magnetometrach protonowych. A taka mapka, taki archeolog na przykład u nas płacił 20-30 tysięcy za jedną mapkę i często to były cały koszt wykopalisk w sezonie, który musiał być zorganizowany, ale za to, że on taką mapkę musiał mieć, bo konserwator wymógł, ten archeolog nie robił na przykład wykopalisk, bo nie miał budżetu, bo musiał zrobić taką mapkę. A mapka na przykład magnetometrem była zrobiona w miejscu, gdzie magnetometrem się pracować nie dało. Tylko nikt temu mojemu kumplowi archeologowi o tym nie powiedział, że sorry, ale badań magnetometrem w takim miejscu się nie zrobi, bo to do tego nie służy i to tam na pewno nie zda egzaminu. To mniej więcej na takiej zasadzie, jakby ktoś, nie wiem, miał pole i kartofle trzeba by było z pola zebrać, ale facet się na tym nie zna i przyjechałby koleś, co nie wiem, ma, nie wiem, maszynę do przerzucania siana na drugą stronę. No jakiś kartofel by się tam nabił, no. Ale zapłacić trzeba by było te 2-3 dychy. I tak, no, i to a propos kabli i osób, które jakby nie rozumieją też, w jaki sposób niektóre urządzenia działają. Poczekajcie. Nie wiem teraz, o, cześć Piotrze, z kablami tak już jest. Przekrój to nie wszystko, wystarczy porównać kabel USB-C, Power Delivery Apple i jakiś tani. W tych lepszych kablach siedzi elektronika i to nie taka prosta. O, dziękuję. I teraz tak. Nie wiem, bo są aplikacje na telefon do sprawdzania kabli USB i ja nie wiem, czy na takiej aplikacji nie sprawdziłbym rzeczywiście tego kabla, czy bym na nim błędu nie znalazł. Uwaga, test drugi. Podciągnę ogrzewanie do góry. Chcę zobaczyć, czy będzie wam przeszkadzało. To będzie na zimniejsze dni test. Dobra. Ogrzewanie poszło do góry. I zaraz mi napiszecie, co się takiego dzieje. Czy wam za bardzo szumi? Czy mam w planach wprowadzenie nowych wzorów koszulek? Oczywiście, że mam. Problem polega na tym, że te koszulki, te, które robię w tej polskiej szwalni, na polskich tych materiałach, z tymi wykończeniami wszystkimi, takie naprawdę wysokiego sortu, jeszcze z drukiem,
wychodzą bardzo, ale to bardzo drogo, bo mi zależy na bardzo dobrej jakości, żeby te koszulki po latach jeszcze były przez ludzi noszone i ludzie byli z nich zadowoleni. Niestety bardzo drogo to wychodzi, także widzicie na sklepie ludzie zadowoleni z koszulek, a ja cen nie mogę podnieść, no bo żeby na tych koszulkach zarobić, musiałbym srogo ceny podnieść, także one tak idą nie za bardzo zarobkowo, ale po prostu się cieszę, że idzie seria bardzo ciekawych koszulek. A o bluzach nie godom. Bluzy to był jakiś kosmos. Wiecie co? Zrobię wam film, jak tu się przygotowywuję do tego. Podczas jakiegoś odcinka kolejnego zrobię, jak tu odpalam te webasto, jak tu mniej więcej w środku wygląda, co tu mam, co tu planuję zrobić. Dobra. Furcy. No to powiem wam tak, jestem zadowolony z tego mojego odkrycia, jakim jest nowy kabel, który jak widać to wszystko tutaj działa. Robię też testy Starlinka, bo Elon Musk tam dobił tych trochę satelit u góry. No i już nie mam tego takiego, tej przerwy, nie wiem czy pamiętacie live'y ze Starlinka jak robiłem. Co jakieś tam 15 minut była taka mała przerwa, tam była dziura u góry pomiędzy satelitami, szpara była za srogo. I się robiło takie cięcie. Teraz widzę, że to cięcie jest, ale jest bardzo małe. Średnio teraz cały czas tu mam 2,5 tysiąca kilobitów na sekundę. Jak sobie przed chwilą sprawdzałem, a jestem na takim boczu, gdzie z zasięgiem telefonu jest troszkę krucho, to robiłem teraz test, to miałem 50 milisekund opóźnienia, 180, 190 miałem downloadu i około 20 uploadu. Taki zasięg Starlinka. Tak jest, że wysznupał nowy kabel. Dobrze, G. Sowul napisał. Czekajcie. Czekajcie. Red Kombitur. Dzień dobry wieczór, dobry dzień wieczór. No jaki jest rocznik? Tyle razy było. Chyba wiecie, jaki jest rocznik. Ten rocznik bezteleranowy, tak chyba bym powiedział. Czyli 81. Dobra, czyli czuję, jak mi się tu teraz ciepło fajnie zaczęło robić. Wam nie przeszkadza też szumienie. Mam nadzieję, że ten pogłos nie jest jakiś straszliwy. Bałem się tego trochę pogłosu. Ale on był, ten pogłos, jak robiłem to na zwykłym takim mikrofonie i mikrofonie z laptopa. To było takie huczenie niefajne. Chociaż nie wiem, czy jakbym teraz... A zróbmy sprawdzian. O, ja wyłączę... Czekajcie, ja mogę wyłączyć... Co ja mogę wyłączyć? Mogę wyłączyć te mikrofony tutaj i przełączę na mikrofon z GoPro. Uwaga! Dobra, wracam do was tutaj. Na GoPro nie ma dźwięku. Dlaczego nie ma tego dźwięku na GoPro? Nie wiem, nieważne, jest tutaj. Ale to też będę musiał przetestować. Dobra, czyli na GoPro, bo nawet nie widzę tej skali tutaj skaczącego dźwięku. Nie. Siema chudy. Chudy 1980. To jest ten chudy, to jest ty chudy od tej, co ostatnio się widzieliśmy, czy nie? Bo teraz nie wiem, się zgubiłem.
Dobra, czyli już wiem, ale chciałem to sprawdzić, bo dla mnie to jest ważne, że w razie W, jakby padły na przykład te mikrofony, te krawatówki, czy mogę się przenieść na kamerę? Czyli muszę coś innego. Dobra. Golden Maniek! Siema, Golden Mańku! Ale ja cię dawno tutaj nie czytał. No, ostatnio jestem w plecy z wieloma filmami. Dobra, jest 350 osób prawie. Dobra, moi drodzy widzowie, więc raz jeszcze bardzo was proszę, kto z was, niech napisze ja, kto z was dzisiejszego dnia nie dostał powiadomienia o tym, że się film mój nowy pojawił? Dobra. Ja widzę, że niektórzy, no bardzo dużo ludzi nie dostało powiadomienia o dzisiejszym filmie. Grzegorz Białek, Michał. Dzięki za wsparcie kanału Underground Passion. Dobra, to działa. Dobra, czyli większość ludzi nie dostało powiadomienia. Nie wiem, z czego to wynika. Coś gdzieś napochałem, chyba na YouTubie. Jakaś kara. Wszystkie kary na mnie idą. Jestem mega zadowolony z tego tytułu, że to wszystko zaczyna działać. Zostało mi tylko nauczyć się, jak połączyć obrazy, jak coś wrzucić wam w tło. Co my tu możemy jeszcze dzisiaj napsuć ciekawego? Czy ja tu mam coś, co mógłbym wam pokazać i coś napsuć? Ostatnio coś ciekawego miałem. Tego wam jeszcze nie mogę pokazać. Aha, dobra. Okej, to jest to, a to jest to. Za mało filmów. No tak może być. Nie miałem systematyczności dodawania filmów. Bardzo dużo się działo. Trzeba się było z wersją jeszcze bardziej nachodzić. Czekajcie. Szymon Ziorkowski. Cześć, Szymonie. Mateusz Bielański. Ciebie również pozdrawiam. Tak jest. Drewniana szopa na metalowy bunkier. Jak nie w jaskini, to w stajence. Jak nie w stajence, to patera, pakamera, sapera. Z tą pakamerą jest o tyle ciekawe, bo to jest w ogóle fajne, że jak sobie to tu człowiek przygotuje i tu będzie wszystko przygotowane, a będzie gdzieś dłużej jakaś akcja, nie wiem, z miesiąc, 2 miesiące, to nie ma problemu, żeby wykonać number five i to po prostu można tam sobie zawieść. Przyjedzie facet z HDS-em, ryb to na górę i zawiezie to gdzieś tam daleko. Sumie na Wilczy miałem być, ale tak wyszło, że nie dojechałem. Właśnie dużo pracy miałem ostatnio. Różnorakiej. Głównie na sklepie, na centrum detektorysty. Dużo się zmienia, dużo się dzieje, a i tak jeszcze masę pracy jest na tym, na sklepie. Aha, dobra. To jeszcze tu mam wam zrobić, to zrobiłem to. Co tam jeszcze chcieliście wiedzieć? Coś o muzyce możemy sobie pogadać. To też, ale to live taki późno wieczorny. Waldek, GPD, pozdro. Cały czas przy detektorach non-stop. Non-stop jest progres. Nie ma praktycznie dnia czy jakiegoś tygodnia, żeby jakichś ciekawych przemyśleń nie było a propos detektora metali. Te przemyślenia wpadają do Arka, Arek je analizuje i cały czas jest progres. Non-stop jest progres. I to jest niesamowite, że ten progres jest. Problem z progresem będzie w Nokcie, bo ich inżynier zrezygnował ze współpracy. Główny mega mózg Nokty z firmą i co? I poszedł do XP. Ciekawa sprawa, co tam się teraz będzie działo.
Dobra, czekajcie. Jak nie ma dźwięku? Raz, dwa, trzy, cztery. Aha! Pewno ludzie teraz oglądają jakiś ten. Mają czas poprzesuwany live'a. Grzegorz Czarny. Pozdro, hopie. Jakim cudem ty masz 42 lata? 43? Takim to cudem. 43 lata. Tak jest. To jest mój bunkier. Pa kamera sapera. No i teraz a propos tego będę kombinował tutaj z jakimś, nie wiem, dziwnym wyposażeniem, ale takim prostym, jakiś, nie wiem, składane jakieś półki z blachy. Ja mówię, niektórzy, jest taki na YouTubie, jest taki człowiek, który taki bunkier sobie kupił, przerobił go w środku, powygłuszał to wszystko, znaczy powygłuszał, przepraszam. Zrobił nowe ściany takie, no jak jakiś mały domek, jak małe mieszkanie. Pozasłaniał te ściany takimi innymi. Powycinał nowe okna, więcej okien, okna dachowe porobił. Zrobił tutaj kibel, prysznic, kuchnię, wszystko. Zapakował to na takie auto, chyba nie wiem, jak to się na Unimoga, czy na jakieś tam terenowe małe. I ma taki po prostu takie mieszkanie mobilne. Zamiast tego, zamiast busa. Czy to jest kabina łączności? To mogła być kabina łączności. Tu są kartki, jak te kartki. Są jakieś informacje o tym. To jest, który to jest rok? 85 rok produkcji. Firma Dornier. Firma Dornier to sprodukowała. O! Co to się stało? Czemu mi wszystko tutaj znikło? Na telefonie. Aha, skoro jest ekranowana elektromagnetycznie. Dobra, dobra. Nie wiedziałem o tym, że. Myślałem, że każda po prostu jest z zasady ekranowana elektromagnetycznie, bo się wyposażenie może zmieniać w jedną, w drugą stronę. Więc bez sensu, żeby ona była ekranowana. Ale ta rzeczywiście jest, bo nawet jak się drzwi otwiera, to pomiędzy uszczelkami z normalnymi jest uszczelka siatki takiej Faradaya. Co padł? Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Jakim marzeniem? Rzeczywiście popsułem czy nie popsułem? Ja tu jestem czy mnie tu nie ma? Nie, był lag. Dobra, ale ten lag to nie był spowodowany... To nie był spowodowany... To chyba tutaj widziałem u tego, Elona Muska, dziura w satelicie. Pewno się satelita jakiś spolił. Spod i spolił, o tak, to kolejność musiała być zachowana. Najpierw musiał spaść, a potem się spolił. Dobra, jest wszystko ok. Poczekajcie, poczekajcie. Dobra, czyli jest ok. Bardzo się cieszę. Nie no, naprawdę, moi drodzy widzowie, bardzo się cieszę, że... O, czy szukałem jakichś w okolicach Dukli? Tak, wiele lat temu. No, myślałem jakieś tam pozwolenia sobie gdzieś w... Tylko ja tam bardziej jeszcze w głębszych Bieszczadach bym chciał zrobić sobie jakieś pozwolenie. Szukam w ogóle takiego miejsca w Bieszczadach, na jakimś ekstremalnym uboczu, jakieś bardzo ciekawe agroturystyki, albo jakiegoś miejsca, gdzie można by autem podjechać, ale to już tak grubo na... poza wsiami. Miejsce na tyle, że ktoś tam prowadzi jakąś agroturystykę, żebym sobie taką miejscówę tam znalazł, przy tym, przy jakimś lesie zrobił pozwolenie i tam raz na, nie wiem, na dwa tygodnie wpadał w roku. Znaczy raz w roku na dwa tygodnie, przepraszam, raz w roku na jakieś dwa tygodnie i w takim miejscu sobie posiedział. Jakie to ma wymiary? To ma wymiary z 4 metry na 2,20 na 2,20, nie, na 2 na... 2,20, nie, to jest 2 metry wysokie, 2 metry wysokie, 2,20 szerokie i 4 metry długie chyba, 4,20 coś takiego.
A nie wiem, czy jutro jakiegoś spontanu nie będzie. Jutro chyba, czy może jutro właśnie gdzieś sobie nie ruszę w Polskę. Hades 87. Cześć, Hades. Sprawdź sobie Piotrową Polanę w Wetlinie. A właśnie, moi drodzy widzowie, kto z was jest z Bieszczad? Jak tam w tej chwili jest? Jest ciepło, jest fajnie, czy w dolinach jeszcze pizga po zimie? No pasuje, nie może być szersze niż 220 po zewnątrz. No, bo to jest taki kontener, który ma te mocowania, nie wiem jak one się tam nazywają. Szukałem ostatnio kółek, takich oryginalnych kółek do kontenera, żeby to podłączyć, nie? Żeby te kółka sobie gdzieś tutaj dać i to gdzieś tam przewozić. Ale kurde, te kółka to jakiś kosmos, pieniądze, myślę, że to nie jest aż tak drogie. Kółka do kanciapy. Jademy z tym, z herbatą. O! Dariusz Schabowski na Manyłową się jutro wybiera. Zazdroszczę, oj, zazdroszczę. Nie, my tam Manyłowa. Te kółka to chyba tam kilkanaście, albo nie wiem, koło 20 tysięcy kosztowały. Tak, właśnie słyszałem, że paliła się te połonina caryńska, nie? Widzieliście na ten, widzieliście filmy na tym, na YouTubie i jak się Bieszczady jarają, połoniny? Wojciech Marton, jeżeli chodzi o jakieś spostrzeżenia z wersy, to ja potrzebuję filmu. Jak bierzesz detektor do ręki, włączysz detektor, pokażesz mi jakie masz ustawienia i co widzisz w danym momencie, jakie zjawisko. No, widzę, że się cieszycie z tego, że jest dobra jakość live'a. Co to za wybuchy słychać czasem w Podlesicach? Jakiś poligon? Nie mam pojęcia, nie wiem. Popkiewicz się naśmiewa z siebie, nie mam, mam wrażenia jak wręcz przy kawie o skarbach, nie rozumiem tego. Nie, no to fajne jest, mi się to podoba. Chociaż bardziej mi się podoba jak pisze, że się pod niego podszywam. I że on się nie będzie aż tak upodlał sprzedając kubki i koszulki. To mi się bardziej podoba. Nie, to jest ciekawe, że się ten, że się podszywam pod Olafa. Niech mu tak będzie, będę się zatem podszywał staranniej. A kiedy suszone mięso będzie na sklepie? Nie, no muszę wrzucić te suszone mięso, bo mi brakuje białka w treningach. A to jest bardzo dobre. Kurde, no. Tomaszu, muszę to zrobić. Muszę to zrobić i zapiszę, bo że muszę ściągnąć te mięso i puchy nowe. Mięso na sklep właśnie. Mięso na sklep. Dobra, bo mi aż zabrakło nawet na wyprawy żarcia. Poczekajcie. Nie, bardzo bym prosił, żeby tutaj nie cisnąć na innych twórców, bo nie lubię takich tematów. Choć nie ukrywam, ja zauważyłem coś takiego, że YouTube, w ogóle social media, takie rzeczy mają to do siebie, że często twórca zawsze znajdzie kogoś, kto go gdzieś tam hejtuje. A w wypadku Olafa pierwszy raz widzę, że taką odwrotność, gdzie twórca hejtuje swoich widzów. I to często, i to grubo. Jest to oryginalne, nie ukrywam. Czekajcie. Czekajcie, czekajcie.
Jakie jest moje zdanie na temat treningach, poszukiwaniach organizowanych przez Sylwestra? Nie no, nie, zupełnie inny świat. Ja jestem poszukiwaczem, mówię o tym otwarcie, mnie to pasjonuje, historia. To jest mój świat. Jak ktoś dla kogoś, jak ktoś czymś innym się zajmuje, sprzątaniem, jakimś sportem, rzuciem agresem, jest to jego świat. No, moje drogi nie są zupełnie jakby zbieżne z tym. Nawet jak tu, nie wiem, jest jakieś ukrywanie czegoś pod płaszczykiem nazwą, czy zdefiniowaniem czegoś, nie no. Dla mnie ta pasja jest tak głęboka i tak ciekawa, że no nie wiem, musiałby chyba rzeczywiście coś tutaj nastąpić takiego, abym się w jakiś sposób musiał krygować czy ukrywać pod jakąś, nie wiem, inną nazwą. Dla mnie ta pasja jest tak pełna tej historii, tego wszystkiego, tych tajemnic. To już nawet nie jest pasja, to jest styl życia, jak ktoś to kiedyś powiedział. Niech każdy sobie tam działa w sposób, jaki lubi. Czekajcie. Tylko i pamiętajcie też o jednej rzeczy, że niestety problem polega na tym, ale to już też innych dotyczy, jeżeli chodzi o szukanie furtek i obejść w prawie. Że szukanie i wykorzystywanie furtek w prawie najczęściej kończy się tym, że te furtki zostają na stałe zamknięte, zablokowane, poprawione dziury w prawie, no i jest coraz gorzej, nie? O, Bodzio K. zadał bardzo ciekawe pytanie. Artur, czy odszyfrowałeś wizytówkę z mundurów? Nie. Moi drodzy widzowie, jak tylko te mundury przyjdą, chcę nagrać o tym materiał filmowy, przedstawić wam to, co wam dałem słowo, przede wszystkim osobie, która mi przekazała te mundury, bo... A, dobra. Widziałem dziurę w satelitach Elona Muska przed chwilą. Było na czerwono, co dawno się nie zdarzyło. Nie wiem, co jaki czas to było, czyli mogło szarpło tutaj live'em. A propos teraz tak, a propos tej wizytówki. Będę starał się znaleźć, nie wiem, czy to jakaś wyspecjalizowana firma, czy może z jakąś instytucją, dogadać się o próbę odczytania tego nazwiska. Jest o tyle ciekawe, że po jednej stronie tej wizytówki jest jakby napisane Plutonowy, Antoni i to nazwisko nawet w sumie nie jest widoczne, tylko ciężko mi te litery przypisać, jakie brzmienie powinno być to nazwisko poprawne. Na szczęście po drugiej stronie tej wizytówki jest jakby coś, co nam będzie mogło pomóc, bo jest wiadomość napisana i jak ktoś się tam grafologią, tak, jest grafologią się zajmuje, będzie mógł przypisać ten sposób na sposób tych ułożenia tych liter do tego nazwiska. Także jakby klucz do zagadki znajduje się też na wizytówce. Czekajcie. Dobra, to teraz tak, jeżeli ktoś z was, moi drodzy widzowie, chce coś wiedzieć o detektorze, tam przymierza się do jakiegoś detektora metali, to ja serdecznie was zapraszam, odezwijcie się do mnie na Messengera, Artur Trącik. Jak widzicie, w sklepie jest już bardzo duże spektrum detektorów do wyboru, do koloru. Do każdego coś się znajdzie. Tomas, weź mi podeślij ten nieśmiertelnik na priv. Podeślij mi, bo zależy, w którym miejscu to jest napisane. Bardzo mnie zaciekawiło to, co mi napisałeś. Jak macie jakieś polskie nieśmiertelniki, tam coś do identyfikacji, wrzućcie mi na priv. Lubię. Przede wszystkim mnie interesuje miejsce znalezienia nieśmiertelnika i danych. To jest bardzo ciekawe, zwłaszcza jak się śledzi na przykład ruchy pewnych jednostek. Artur, jeżeli możesz, to przybliż dla większego zainteresowania. Co się działo w Opatowie? Czy będzie materiał z tego? Karolek zapytał. No, powiem wam tak. Materiał w sumie był i jest, tylko że się nie nadaje do tego, aby wam go puścić. No,
się materiał popsuł. A taki kawał jechałem, a takie niesamowite rozmowy. Mały Szkod, Manticore czy 900? No powiem Ci, jeżeli chcesz grubo rozeznać tematy możliwości detektora i zrozumieć ogólnie detektory, no to Manticore. Odezwij się do mnie na Messengera, to Ci wytłumaczę i coś pokażę w jakiejś postaci filmów czy czegoś takiego. No ale wiadomo, no różnica w cenie jest tutaj bardzo duża. Pod Julianką? No będę musiał pod Juliankę się wybrać. Bardzo bym chciał. Czy mogę opublikować zdjęcia tej wizytówki? Ależ oczywiście. Tylko ja nie wiem, w jaki sposób te zdjęcia zrobić, aby to było widoczne. Szkoda, że to nazwisko jest takie przytarte, ale po drugiej stronie wiadomość, która jest napisana na tej wizytówce, jest bardzo, ale to bardzo fajna i wyraźna. No i tak jak mówię, poprzez układ tych sposobów, jak ktoś pisał, można chyba będzie dojść do tego, jakie tam jest nazwisko. Nawet jakby się to nazwisko z jakimś lekkim przekręceniem pojawiło, no jest szansa, że po wielu sprawach, jak tam adresy w tamtych rejonach, czy jakieś, no, takie trochę zabawa detektywistyczna, da się do tego dojść. A to by było fajne, bo do mundurów dałoby się dopisać człowieka. Dopisując człowieka, dałoby się może dopisać do niego historię. A to już by było bardzo ciekawe. Ktoś napisał, że dużo osób chodzi, tylko ich nie widzisz. Dokładnie, to jest prawda. Mały Szkod, to odezwij się do mnie na Messengera i napisz, że to ty byłeś. Szymon Ziorkowski, pozdrawiam Cię. Dobra, mam nadzieję, że Wam obraz i jakby miejsce do tych live'ów się podoba, czyli to. Co, będę musiał teraz zrobić ten, będę musiał zrobić jakiegoś live'a jeszcze jednego, spotkać się z Piotrem. O właśnie, zaraz do Was przyjdę. Czekajcie, ja do Was przyjdę, co Wam przyniosę pokazać. Zrobię, przy okazji zrobię próbę pauzy. To zróbmy sobie pauzę jednominutową, czy tam dwuminutową live'a. Ja zobaczę, czy to wszystko się uruchomi po pauzie. Pierwsze co, dźwięk i obraz. Raz, dźwięk i obraz. Dźwięk. Dobra, i teraz powinno znowu być wszystko ok. Mamy to, co najważniejsze. Jestem tu. I teraz się dowiem, czy to wszystko teraz zadziałało. Jest ok. Bo to bardzo mnie cieszy ta wiadomość. Czyli przerwy mogę jak najbardziej robić. Jest ok. Dobra, to zaraz Wam coś pokażę, coś Wam zaraz powiem. Aha, jeszcze jedna poprawka tam, bo widzę, że coś się tam odkleiło. Mam nadzieję, że nic nie popsuje. Dobra.
Dobra. Okej. Okay. Już jestem, moi drodzy widzowie. Wracam do was. Okej. Okay. Jestem. To teraz tak, moi drodzy widzowie, żeby nie było, że nie mówiłem. Książka, która jest na Underground teraz, na Centrum Detektorysty, po polskich bagnetach, autorstwa Piotra Ormana. Naprawdę bardzo ciekawa książka. Bagnety w Wojsku Polskim 1918-1939. Jakby ktoś chciał, to są... Jeszcze troszkę jest, ale już wiem, że to są ostatnie sztuki, ponieważ na pewno nie będzie do druku, z tego co wiem. Nie będzie raczej przewidziany do druk. Więc jak ktoś się załapie, to będzie miał, bo później jest planowana kolejna seria kolejnych książek. Nie wiem, pamiętacie z mojego materiału, tam Piotr mówił, o których bagnetach. Także chętnych wiedzy zapraszam na Centrum Detektorysty na Underground Passion. A, widzicie? Dobra, teraz widzę obraz. Przecież tutaj sobie mogłem zobaczyć. O, tak będzie ładnie. Patrzę, czy tu jest jakiś... Nie ma tutaj moderatora. Dobra, już teraz widzę. Czy prawo może być bardziej restrykcyjne? No, ja niczego się nie zapieram. Ja wierzę w różne drogi, że może być i w taką stronę. Czekajcie. Jest Żywczyk! Siema hopie, witam cię serdecznie. Tyle co my się niedawno widzieli. Wykopki pod Śnieżką. Ale ciekawa nazwa. Wykopki pod Śnieżką. No. No i a co ten, a propos książek jeszcze i wiedzy, no to książka, nie mam teraz wam jak pokazać. O amunicji do URA i o tym, jak powstawały w Polsce karabiny o wielkiej prędkości, przystosowane do strzelania amunicją o wielkiej prędkości początkowej. Te wszystkie prototypy URA, znaczy no, prototypy karabinów, które były przed URA-em, jak to powstawało. O tym niesamowitym karabinie, który stworzył Edward Kapkowski, tenże chyba porucznik z 27 Pułku Piechoty z Częstochowy, też jakiś tam wymyślił, jak przerobił Mausera na karabin o takich wielkich mocach. No kurde, niesamowita książka z pięknymi rycinami, rysunkami, schematami, ale to już są naprawdę ostatnie egzemplarze na Centrum Detektorysty. Już więcej niestety nie będzie również. A powiem wam, każdy dopiero jak zobaczy książkę, jest pozytywnie zaskoczony, jak ta książka wygląda i ile w niej jest mega ciekawej treści zawartej. Jeżeli chodzi też o tą książkę o amunicji do URA, o amunicji o wielkiej prędkości początkowej. Można dwie wziąć, jak coś. Tu, nie tu, tak i do góry. I tak będzie dobrze. Czekajcie, gdzie to mogę odłożyć, żeby znowu czegoś nie popsuć. Czegoś nie rozłączyć. Jaką herbatę pijesz? Akurat w tym momencie piję najbardziej taką zwykłą, czarną, bo nie zabrałem. Bardzo lubię ciekawe herbaty. Mam takich herbat troszkę. Lubię się delektować ciekawymi napojami.
Czy wraz z kooperacji z Piotrem Ormanem udało Ci się odkryć jakieś ciekawe miejsce do przeszukania? Jeszcze nie, ale mamy bardzo ciekawy pomysł. Piotr ma tam takie miejsce, które ja też znam tam z historii, z dawnych tematów poszukiwawczych. I może się okazać, że będzie to bardzo ciekawy temat. Ile dziennie razy pijam yerbę? Tak naprawdę pijam jedną yerbę, nie wiem, z pół kubka yerby, zalewam to rano, już po wszystkich posiłkach, jakimś wstępnym porannym treningu i zaczynam często yerbę przy książce. Taki rytuał sobie na siłę staram się czytać książki, żeby rozruszać wyobraźnię i lekko, nie wiem, wzbogacić słownictwo, bo tak bardzo czuję, że mam tak... Ja, że tak powiem, no właśnie, brak mi słów. Bardzo przez taką analizę z wielu spraw, którymi się zajmuję w głowie, za mało człowiek mówi, za mało człowiek czyta i to niestety niszczy słownictwo, skraca możliwości wypowiedzi. Dlatego czytajcie książki, bo uruchamianie wyobraźni i czytanie książek, zwłaszcza też czasami tak sobie na głos, pomaga. No ale no niestety ja bardzo dużo pracuję w głowie, bardzo dużo analiz prowadzę, czy to przy detektorach metali, innymi rzeczami i bardzo dużo rzeczy w ciszy robię, zwłaszcza jak jestem w lesie. Wszystko gdzieś tu, w sobie, w saperze. Czy znam temat Tannenberg Denkmal? Nie, nie, nie znam tego tematu. Wiem, o czym piszesz do mnie, ale nie znam. Czy yerba od BNT? Nie, w tej chwili mam trochę nadwyżki yerby od jednego z Was, od widzów, który podróżuje chyba tam z Paragwaju, mi powysyłał. Także mam trochę takiej yerby. A tak jak kupuję yerbę, to kupuję u BNT. Ktoś mi napisał, że u BNT jest drogo. A ja się cieszę, że mogę u BNT kupić nawet właśnie lekko drogo, tam 2-3 złote różnicy. A to dlatego, że chcę wspierać tego w taki sposób właśnie Banota. Niech to ma te 2-3 złote tego wsparcia. Ile ja tam u niego dam? Raz na miesiąc kupię, raz na 2 miesiące te yerby. Czekajcie, czekaj. Co lepsze, kawa czy yerba? No ja walę yerbę, bo mogę yerbę pić cały dzień i nie robi takich szkód w organizmie jak kawa. To jest nieco inny temat. Nie umieszając jakby kawie, bo kawa jest pyszna i tak raz na jakiś czas, ale bardzo okazyjnie w jakiejś bardzo ciekawej kawiarni sobie strzelić kawę, to tak. No. Dobra, już wiem, co muszę zapisać. Ja chcę Wam przygotować też live'a obrazowego, czyli tak, przygotować live z obrazem, czyli z wrzucanymi treściami, z filmem. Mam masę ciekawych archiwalnych filmów, które się nie nadają do zmontowania materiałów, jakiego takich na YouTube'a, ale żeby podczas live'a wzbogacić live'a, to jak najbardziej. Obrazem, filmem i krosem. Krosem. Dobra, tutaj na live Wam to powiem, bo też na filmie to chciałem powiedzieć, ostatnio na live i chcę zobaczyć Waszą reakcję, co Wy na to powiecie. Pierwsza sprawa, moi drodzy widzowie, jest w tej chwili 300 osób. Zaraz zobaczę, co mi na to odpowiecie. Jak wiecie, że jak ktoś tam prowadzi kanał na YouTubie, ma tam dość jakąś tam pewną oglądalność, odzywają się do niego firmy różnego rodzaju, no jakieś tam płatne reklamy i tak dalej. Gdzieś cały czas się to od tego odsuwałem, ale kurde, stwierdziłem, czemu ja bym miał z tego nie skorzystać. Zwłaszcza jak to są na przykład rzeczy, które mogę używać, które mogę Wam polecić albo po prostu zademonstrować. Przez to, że taka firma mi na przykład zapłaci, mogę śmiało obniżyć ilość reklam
na odcinku, albo praktycznie wykasować reklamy na takim odcinku na YouTube. Takie dokładnie lokowanie produktu. I dla przykładu, czy by wam to przeszkadzało, że na przykład na początku filmu, nie wiem, 10 sekund byłoby jakiegoś lokowania produktu, które mi prywatnie pomoże w tym. Oczywiście rzeczy, które muszą być zbieżne z tym, co ja robię. To tylko takie coś bym czuł. Coś, co nie wiem, dotyczy naszej pasji, rzeczami gdzieś około tematyczny, który się zajmujemy. To tylko takie coś bym wrzucał. Mi to zawsze pomoże wlać coś w bak, gdzieś ruszając w teren lub zajmując się czymś, zamiast, nie wiem, iść do pracy, to w terenie coś tam robić, aby wam jakiś materiał ciekawy skręcić. Teraz myślałem o tym, na przykład ta firma All Powers, która produkuje takie powerbanki, się do mnie odezwała, żebym zrobił jej reklamę takiego powerbanka. Co prawda, posiadam powerbank zrobiony przez Jurka, taki naprawdę potężnej mocy, ale to jest domowej konstrukcji. Powerbank zrobiony z ogniwa BMW i3. No nie każdy z was taki potrafi zrobić takiego powerbanka. No to też trzeba mieć czas, możliwości, zdobyć te podzespoły, podłubać w tym. Ale wiele ludzi chce mieć po prostu w razie W powerbank, jakby się coś działo. I ten powerbank wychodzi na to, by się tutaj idealnie zdał, bo go mogę tutaj przywieźć. Z dwa panele solarne na dach wrzucić, jak tu jestem. To się może doładowywać. Mam wtedy pełno prądu niezależnego. Ten powerbank mogę wsadzić do auta. Mogę go wywieźć gdzieś. Mogę go wyciągnąć, przesadzić. Cały czas jest to bryła z wszystkimi wejściami i wyjściami. No i co? I pokazałbym takiego powerbanka. Uczciwie wtedy wrzucam informację, że jest to materiał sponsorowany. Pokazałbym, jak taki powerbank wygląda, jak z czym to się je. Prawdopodobnie, bo mam też taką wizję, że ja, u mnie nie ma tak łatwo z takimi reklamami. Chyba bym Jurka poprosił, który ma, że tak powiem, tematy prądowe w jednym palcu, aby ze mną ten powerbank rozkręcił. No bo jak mam polecać takie urządzenie o takich mocach, a wiadomo, jak moc, energia, no to wiąże się z temperaturą i z jakimś niebezpieczeństwem, więc chciałbym to rozkręcić, zobaczyć, czy to te firmy, które to w Chinach składają, jest to dobrze w środku porobione, nie? Te wszystkie złącza, luty i tak dalej, no bo to jest jednak energia. I taka recenzja na przykład by was interesowała, takiego urządzenia, w taki też sposób, żeby wam pokazać. Czy w bunkrze grasuje bebok? No chyba widzicie, nie? I no jeden się tu mieści. Kiedy Stradów? Oj, jak ja bym chciał na Stradowie podziałać. Oj, moi drodzy widzowie, byłem ostatnio odwiedzić archeologa w tym, w Chodniku. Niesamowite miejsce, niesamowicie ludzie, niesamowity klimat. Chyba powstanie seria filmów o Chodniku. A to już jest gruby temat. Dobre sprzęty się obronią same, tak. Ale głównie mi zależało na tym, żeby wam pokazać takie urządzenia, które naprawdę w domu się przydadzą. Kiedy na przykład człowiek nie myśli o takich rzeczach, kiedy ma dostęp do prądu. Natomiast kiedy mu tego prądu zabraknie, jak to się mówi, rzeczywistość puka w okno. Także jak nie wiem, jak macie jakiś znajomych, którzy mają jakieś ciekawe firmy, ktoś by chciał, żeby o jego firmie wspomnieć, chociaż tam jakieś 5-10 sekund na początku, a produkt, coś, nie wiem, byłoby to zbieżne z tym, czym ja się zajmuję, a nawet, nie wiem, coś gdzieś pysznego, bo jak wiecie, ja lubię bardzo dobre, oryginalne jedzenie, to myślę, że mógłbym się też z kimś dogadać. A zobaczymy, co potem będziecie o tym pisać. Ale, kurde, jestem miło zaskoczony, bo myślałem, że będziecie tutaj grubo teraz tutaj cisnąć, że jakie tam współprace i tak dalej. No to bardzo miło mi to, moi drodzy widzowie, od was tutaj czytać takie wpisy. Bardzo mi miło. Ja mam na przykład problem z ubraniami, żeby polecać jakieś ubrania, bo jak wiecie, najczęściej polecam te ubrania, w których chodzę, albo które na przykład chodziłem, ale nie wiem, no za dużo tego wszystkiego jest. I często polecam ubrania wam gdzieś, to są ubrania albo nie do dostania w polskiej dystrybucji, albo to są jakieś rzeczy z demobilu, no tak jak, nie wiem... To pokażę.
Chyba wam nie pokażę. A, pokażę wam. Tylko trochę skatowany. To jest chyba jedno z ubrań, które miałem najlepsze w życiu, jakie mi się udało zdobyć. Mackenzie. To nie jest tyle co Polar, to się tak na to pisze, Polar. Ten miś Mackenzie. Nie wiem, czy to widzicie. I to nie jest grube. Moi drodzy widzowie, to nie jest grube. I do temperatury, tak robiłem testy, minus 5 stopni. Zwykła koszulka termoaktywna z długim rękawem. I tylko i wyłącznie to. Na wędrówki po lesie z plecakiem. No jest po prostu... No, nie miałem do tej pory przez lata żadnego lepszego ubrania. Mam taką drugą, w idealnym stanie sobie zdobyłem. No to powiem wam, po domu chodzę. Na gołe ciało, po domu. To jest niesamowite, bo to nie chodzi o to, że to grzeje. To utrzymuje temperaturę ciała. Taką jak, nie wiem, jakbyście się w koc zapakowali. Coś niesamowitego. Naprawdę genialne. Mackenzie oryginalny. Oczywiście... oryginałów, znaczy tego, nówki nie polecam kupować, bo to są straszne pieniądze jak za coś takiego, ale na demobil i jakieś tam, nie wiem, aukcje, ja to trafiłem za 20 zł, za 30, za 40 zł, ludzie wyprzedawali, ktoś nie wiedział, w jakichś tam lumpeksach i online sprzedawali. Oryginalny Mackenzie z tym znaczkiem tutaj na ramieniu, liściem klonowym, nie wiem, czy to widzicie, nie, chyba nie widzicie. Liść klonowy na ramieniu i tutaj macie metkę Mackenzie. Taką. Najlepsze, co mam. Jeden mam taki do katowania. Wiadomo, jak człowiek nosi plecak z tyłu z pasami i tutaj szelki, no to się ściera. No to wiadomo, gdzieś to się zniszczy. A drugi mam taki bardziej domowy. Coś pięknego. To jak szukacie czegoś na jakieś wyprawy, na komfortowego do siedzenia. Aha, i testy jeszcze robiłem tego Mackenzie'ego w temperaturze 2-3 stopnie na plusie, czyli ta najgorsza temperatura, jaka może być, kiedy jest największa przenikliwość ta termiczna, bo jak jest minus 5 stopni, minus 3 stopnie, jest pięknie, bo jest sucho, bo jest powietrze zmrożone, to jest no dla mnie jest idealnie, jak jest tylko na plusie 2 stopnie, totalna porażka. Ta przenikliwość tego zimna, tego ziombu jest... Zwróćcie uwagę na te różnice temperatur. Minus 2 stopnie, jaki jest piękny komfort, jak człowiek chodzi. A jak jest na plusie 2 stopnie, porażka. Znaczy się cieszę, jak są mrozy w zimę, bo jest naprawdę rewelacyjnie. No i taka ta bluza, taka zwykła bluza z kapturem, którą, nie wiem, ja tam mam te inne bluzy. Jak przy 2 stopniach na plusie 3 coś robicie, gdzieś macie na sobie, czuć ziąb. Czuć taki ziąb, jaki dyskomfort. I robiłem sobie test. Ściągałem taką zwykłą bluzę i zakładałem Mackenzie'ego tylko. Natychmiast człowiek się czuje jak w jakimś kocyku. Utrzymanie temperatury, ciepłoty ciała. Czy buty jakieś polecam? Kurde, z butami to jest też problem. Ogólnie jakieś... Nie no, z butami... No, miałem różnego, od Lowa butów... na kolanniki, mam amerykańskie na kolanniki. Jestem mega z nich zadowolony. Oczywiście zjeżdżają jak wszystkie na kolanniki. Karolex, w sumie masz rację. Skąd wiadomo, że nie kłamiesz? Byku byk. Chyba dobry produkt sam się obroni. Na tym chyba polega świat. Wielokrotnie mówię o wielu produktach, wielokrotnie z tych produktów korzystaliście. Co lepiej grzeje? Mackenzie czy 07 dobrej łychy? Najlepiej te dwie rzeczy połączone razem. Czy będę robił porównanie stary, nowy soft w Artrexie? Znaczy ja nie wiem, czy takie porównanie ma sens dla kogoś, kto jakby rozumie, że to jest progres, zmiana czegoś, co się jakby zmieniło. To jest tak, nie wiem, jakby stary telefon do nowego porównywać. To cały czas idzie wiedza. W detektorach jest progres wiedzy, jakby tego, co wiesz. Każdy detektor, który powstaje, nie jest najlepszym detektorem. Jest po prostu kolejnym detektorem. Jak tak traktujecie detektory metali, że każdy, który się pojawia, jest kolejną nowością, czyli czymś, co znowu zostało wypracowane, jakieś algorytmy przemyślane, kolejne poziomy detekcji,
jakaś wiedza znowu zawarta, możliwości, no to to jest wtedy najciekawsze, że cały czas do przodu idzie to w tych detektorach. Cały czas. Nie, że teraz powstał najlepszy, nie. No po prostu kolejny krok. Także pomyślę o tych współpracach, myślę, że zacząłbym od tego, od na przykład takiego powerbanku, który tutaj rzeczywiście by się zdał, taki duży. Go tutaj na tych kółkach, taki większy oczywiście, na kółkach gdzieś tutaj. I miałbym to wszystko do podpięcia. Wszystko. Od różnych ładowarek, tam można wpinać, czy kabli od USB, po wyjście na solary na górę. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czy szukałem kiedyś w okolicach Garwolina albo Łaskarzewa mrozu? Mrozu, oczywiście. Oczywiście. Wielu serdecznych znajomych mam w tym rejonie. I mrozu 97. Ja mam do ciebie prośbę. Odezwij ty się do mnie na Messenger. Napisz, że to w sprawie Łaskarzewa, Garwolina. Szukam z tych rejonów Garwolin, Łaskarzew, informacji o polskich nieśmiertelnikach. Ten rozmiar bluzy? Czekajcie, to chyba mam... Kurde, nie wiem, to chyba L-ka była. To chyba jest L-ka. Tak jest, to jest L-ka. Pod Giżyckiem, tak, tam były jakieś badania archeologiczne. Co tam była za akcja pod Giżyckiem? Muszę sobie przypomnieć. Robiliśmy z archeologami jakieś tematy pod Giżyckiem. Nie pamiętam teraz, w której miejscowości. Słyszałem o tych ubraniach, że Revolution Race są niektóre dobre. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że no, ciężko mówić o czymś, czego się dobrze nie przetestowało. Czekajcie. Kiedy zlot dla widzów? No widzicie, z wszystkim jest problem. Wszystkiego jest po prostu za dużo. Nie uciągam wszystkiego sam. A, czy będzie kontynuacja tego dzisiejszego odcinka, który dzisiaj był? No, szykuje się gruby temat z tego. Mówię wam naprawdę. Historycznie. Jeszcze jak mi się uda domknąć coś, co chciałem zrobić od 15 lat, a nawet dłużej, i to jest związane z tym odcinkiem, to byłoby mega grubo. Nie wiem, czy mi się to uda poskładać wszystko. No widzicie, mam też umowę podpisaną, współpracę z Helikonem. I co? Ja nie mam czasu, kiedy nawet produktów Helikona na sklep wam rzucić, żebyście mieli, co tam potrzebujecie z tego Helikona. Pod Bańgowem, nie, pod Bańgowem, no właśnie, jak to się mówi, pod chałupą. Tam przy bunkrach jedynie, na wzgórzu 304 lataliśmy. Czy pod Wrocławiem? No, pod Wrocławiem kiedyś szukałem. Ale to lata temu, głównie militarka. Jeszcze jeździłem na Dolny Śląsk, tam w rejonie Wrocławia, do Wojtka Stojaka. Tam u niego się kiedyś tam spotkaliśmy, opowiadał, gdzie tam można jeździć i szukać. Głównie to jeździliśmy 98 rok na ten... 98 rok, 99 na Maślice. To był 98? Maślice? Ten zrzut broni? Czekajcie, czekajcie. Dobra. Dobra, jest godzina 23:40. Moi drodzy widzowie. A, jeszcze wiem, co miałem zrobić. Napisać wam tutaj, że co? Trzeba jakieś konkursy czasami strzelić, nie? Albo teraz. Zrobić wam konkurs. Chcecie konkurs? Moi drodzy widzowie, czy wy teraz chcecie konkurs jakiś?
Dobra, wy to chyba chcecie konkurs. Dobra. Daj konkurs. Dowej konkurs, dobra. Co to będzie? Wygrana to talon. Nie, talony są na sklepie. Można kupić bony komuś. Podarunkowe u mnie w centrum detektorysty. Chcecie komuś zrobić prezent, to można mu bonów nakupić. Mu dać bony, żeby sobie zrealizował w centrum detektorysty. Tak, byłem nad Bzurą. To były moje pierwsze poszukiwania w rejonie. Chyba 95 albo tak, chyba koło 95 roku. Taki mało lat. Dowej. Dobra, czekajcie. To zrobimy to tak. Moi drodzy widzowie, aby wziąć udział w konkursie, należy wejść na YouTube, na mój film, który nazywa się Średniowieczne znaleziska z lasu, te średniowieczne odkrycie, które mam w miniaturce, i oczywiście standardowo dużymi literami musicie napisać tam Bebok. Pod tym filmem Średniowieczne znaleziska z lasu komentarz, w komentarzu się musi znaleźć dużymi literami znalezione Bebok. I co? I działo czy nie działo? Czy się pojawiają komentarze czy nie? Już zaraz sprawdzimy. Działo, oczywiście, już lecą beboki. Pamiętajcie, dużymi literami pod tym filmem Średniowieczne znaleziska z lasu, dużymi literami w komentarzu, ma być albo komentarz bebok, albo w komentarzu w treści musi znaleźć się bebok. Super, czyli zadziałało. Dobra, i do wygrania będzie Digger Undergroundowy, moi drodzy widzowie. W jakimś filmie zrobię losowanie tego Diggera. A potem zrobię live'a z większą ilością nagród, bo mam cały karton rzeczy, które muszę wam polosować. Dobra. Adrian Sankiewicz. No weź mi napisz na Messengera, co to jest za akcja. Z góry dziękuję. Jesteś prowadzącym tam lub działającą osobą w tym temacie? Kurde, nie wiem, co z tymi telefonami jest. Non stop się coś zawiesza. Dobry wieczór, saper. Czy sprawa kolczugi i terenu, gdzie została znaleziona, została podjęta przez kogoś z kręgów archeologów? Nie. A na pewno nic mi o tym nie wiadomo. A jeżeli by było, to raczej bym o tym wiedział, bo ktoś by mnie zapytał o szczegóły. Dobra. Co tu się jeszcze dzieje? Dobra. Już wiem, co też popsułem tutaj dzisiaj, uruchamiając live'a. Dobra. To mam. To wiem, co muszę zrobić. Super, bardzo się cieszę. Cieszę się, że pewien problem live'ów został rozwiązany, który będę mógł uskuteczniać teraz te live'y częściej. Mam nadzieję, że nic więcej się już nie popsuje. Dobra. Moi drodzy widzowie, bardzo wam dziękuję za uczestnictwo w tym live'ie spontanicznym. O tym, jak tu w tym bunkrze się teraz mieszka, co tu jest, jak tu jest rozwiązane ogrzewanie i tak dalej, zobaczycie na jednym z materiałów, na filmach, które teraz będę wrzucał.
bo z tą kamerą raczej się tu po tym nie mogę przemieszczać, bo zaraz coś bym rozłączył. No. Także moi drodzy widzowie, dziękuję Wam za uczestnictwo w tym live'ie. Spokojnej i dobrej nocy Wam życzę. Wszystkiego dobrego wszystkim tym, którzy teraz idą do pracy. Spokojnej pracy. Naprawdę spokojnej. Moi drodzy widzowie, dobranoc i dzięki. Teraz to trzeba wyłączyć. Uwaga. Myk. Nie to. To. Myk. Też nie. Tak.